Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Red Dead Redemption 2. Słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę. Słuchajcie, ostatnio zawitaliśmy do Valentine, aby spotkać się z Sadie Adler. Ostatnio zrobiliśmy troszkę tutaj zapasów Johnem. No i słuchajcie, czas się z nią spotkać w salonie. Myślę, że jak tędy pójdę, to będzie chyba najlepiej. Możemy troszkę podbiec. Okej, możemy jeszcze się przejść, słuchajcie, do sklepu wielobranżowego, zobaczyć, jakie tutaj ciuchy mają. Oczywiście kapelusz Artura zostaje. Fajnie, że cały ekwipunek od Artura żeśmy odzyskali. Po prostu przeszedł na Johna. To jest miła, miła rzecz. Co ja mogę mu sprzedać? Zobaczmy. Co ja tu mam? Stymulanty. To nie. Gin. Możemy sprzedać gin. Otrzymujesz dla konia, to jest ważne. Jedzenie zostawiamy. Dobra, to jakieś przynęty. Przynęty nie używam. Przynęty na drapieżniki też nie używam. Zapach maskujący też nie używam. Dobra. Pokaż mi, koleżko, co ja mogę u siebie kupić. Dobra, potrzebowałbym. Aha, ubrania, dobra, już myślałem, że gdzieś mi to minęło, gdzieś mi to przeleciało, że nie ma ubrań. Takie sobie te ciuchy, obejrzyj, możemy zrobić tak. Niezły ciuch. Przy wysokiej temperaturze powietrza się sprawdza ciuch. Zobaczmy ten. To jest też raczej letni ciuch, ale nie wygląda on to za dobrze. Tak wygląda. No, tak sobie, ale nie mam za bardzo hajsu, więc nie ma co tu szaleć. Dobra, ja się zostajemy przy tym, co mamy. Nie będę tutaj nic kombinował za bardzo, ale chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Musielibyśmy się ogolić w najbliższym czasie, bo troszkę nam John zarósł. Dobra, idziemy do Sadie Adler. Ona tutaj w salonie jest. Przynajmniej tak pisała w telegramie, który do nas wysłała. A, jest. Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time. Leave me alone. Or what? Get the hell out of here before she kills us all. You get out of here. John Marston. It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy some property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? No, I've gone straight. Huh? Sort of. Oh, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. What? Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank. With a gun? No, with a pan. He's an accountant, I think. Dobra, więc idziemy jak ze starych dobrych czasów do Strawberry. There's something else. What? Micah? I think so. I heard if someone sounded like him about a year back. Okay. We always said if we found him. I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. Now we came back.
didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford it. This country's becoming real civilized. That folk won't be around for long. Dobrze, znowu wrócić na szlak. Ale dorwać Mike'a H i Dutcha byłoby miło. I Sadie została owczynią nagród. Dobra fucha swoją drogą. Hey there, friend. How can I help? All right. See what you can find. Like I said, feller's name is Nathan Kirk, banker, bald, 45. Okay. You head up that way. I'll meet you in a bit. Dobra. Ja bym tutaj sobie wziął troszkę moich zabawek. Czekajcie, są obydwu tą samą amunicję i zobaczmy, który jest lepszy. No, Litchfield jest lepszy. Mamy poprzeszukać, nie? Popytać w mieście. Say, I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker, Nathan Kirk. You know where he is? Afraid I don't know. Dobra, rozejrzyjmy się tu. To jakiś koleś sobie piłuje. You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. It's resort town, you see. The Adirondacks of the West, the mayor calls it. But I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. They tend to know who's in residence for the season, as we say. Season. Good lord. No, ale chcemy popytać w sklepie wielobranżowym. Przejdziemy się. Ależ owszem. Nie, musimy się ogolić. Prędzej czy później. Chociaż ta broda. Troszkę wygląda jak koleś z ZZ Top. Nie wiem, czy znaczy taki zespół, stary zespół rockowy. Jeśli nie, to sobie wygooglujcie i sobie ten... Zobaczcie, jak wyglądali ziomkowie z ZZ Top. Hi there. Can I help you, partner? Yeah, I'm looking for a fella. A New Yorker, name of Nathan Kirk. Never heard of him. We get a lot of New Yorkers. It's a resort town, you see. What now? Sure. Try in the Welcome Center. They tend to know most of the visitors there. Thank you. If he tries running. Easy enough. Should be. To tam. A tu mamy wejść. You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk? But he's so charming. Is he staying here? He's, up in room 3. Huh. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje w pokoju numer 3.
Raczej się tutaj nie spodziewam, żeby koleś wpadł na genialny pomysł stawiania oporu. Jakiegoś szczególnego. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? It's just a friend. Just a... Stop! Hey! That's Nathan Kirk! So, got him? Oh, shut up! Come on, jump on! Oh, watch. Remember, we want him alive, though. I know. Whoa! He went right! Zaraz go dorwiemy. Spokojnie, nie taki się łapało. Już go widzę, cwaniaczka. Stay on him. I'll catch up with you. Where are you going? Shit. This is gonna hurt. You carry on. Chodź tu. Cip. You'll do yourself an injury. Chodź tu, koleżko. Thanks for that, Mr. Kirk. Real fun. I'm an innocent man, but it's all a mistake. My wife is a desperate woman. How you married, sir? None of your business what I am. She made me do it. She broke me. I did bad, but I'm not bad. There is a difference. You've got no cause. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. No i super. Nieźle poszło. Dobra, co teraz? W ogóle mamy siodło chyba od Artura, ale nie jestem pewien. Dobra, tutaj w Strawberry mamy jakieś listy gończe. Musielibyśmy się udać tutaj do Blackwater. Jesteśmy, kurde, blisko od Blackwater. List gończy. Tutaj sobie zajmę się tym. Zajmę się tym listami gończymi. Na razie, słuchajcie, jedziemy tutaj do Blackwater. Poruszyć znowu troszkę fabułę do przodu. No wiecie, myślę, że to was najbardziej ciekawi. Już kwestia listów gończych to już sobie zostawmy. Jak będę już grał sobie sam. Chociaż jestem ciekaw, czy one się będą jakoś odnawiać, czy też po prostu zrobimy określoną ich ilość tych listów gończych i ogólnie misji i będzie koniec. Nic więcej nie będzie do roboty w singlu. No, w sumie musiałbym dać mu jeść. Dobra, ruszajmy. No, spokojnie. Kurde, powiem szczerze, nie widzę zbyt dużej różnicy pomiędzy poszczególnymi końmi tutaj, jeśli chodzi o osiągi i to, jak szybko potrafią jeździć. Mam takie wrażenie, że one wszystkie bardzo, bardzo podobne są do siebie. Na pewno w galopie się troszkę różnią i różnią się zwrotnością, ale to tylko tyle, no. Kill him! Hey, hey! Oh.
Ała! Co to za typy są? Au. Jesus. Dobra. Żyjemy. Jaka pułapka. Oż wygnoje. Dobra. Troszkę damy mu jeść. A, przeszukamy te ścierwa. No szkurde. Dobra, sami musimy coś przekąsić. Tylko co miałem, bo jeszcze mamy mięso do obrobienia. Ale kurde, się tu na mnie zasadziło towarzystwo. Chyba mnie wzięli, kurde, z zaskoczenia. Trochę minęło, zanim się ogarnąłem z tym, co się tutaj dzieje. Szukamy ich. Potrzebujemy pieniędzy, bo nie mamy za dużo, mamy stówę. Tego góry nie przeszukałem? Szkoda, że koń też oberwał. Jak widać, no, bandyci są tu nadal obecni. Na tym dzikim zachodzie. Kurde, zobaczyłbym chętnie, kurde, taką grę. Właśnie też o Dzikim Zachodzie, tylko że o tym Dzikim Zachodzie z początków, kiedy jeszcze, wiecie, dużo Indian było. Kiedy naprawdę tutaj się sporo działo i było dużo bardziej niebezpiecznie. Bo to już jest, wiecie, tu już jest elektryczność, tu już jest... bardziej cywilizowany jest ten Dziki Zachód, już nie jest aż tak bardzo dziki. Tak, to jest siodło od Artura. Przypomniałem sobie po tej głowie orła. Na tym siodle. Widać ją ładnie. Tutaj też są listy gończek, jakby coś. Dobra, zobaczymy, co tutaj. Ktoś tu coś chce od nas? Dać jakiś bidak. Any spare coin for a miserable waste like me? Don't have to be much. Just enough to keep me breathing. Huh? Dajmy mu. 25 centów, co to jest? Sam nie mam zbyt wiele po nim poszedł, ale po nim przeszedł. Go get a hot meal, alright? Yeah, this is for you. Coś dostałem. I used to be a man once. You know, a wife, career. Now look at me.
worse than nothing. A filthy, worthless joke. Koleś, nie możesz tak myśleć. Pitiful. Aj. Blackwater. Chyba drugie co do wielkości miasteczko. San Denis w grze. Hello, mister. Here's your spot, old girl. Dobra. To jest bank, tak? Właściciele ziemscy. A, poczekaliśmy do rana, aż będzie otwarte. Fajnie zrobione. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Oh, that old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Geddes. Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. If you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a run-down farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Mm-hmm. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. No dobra. Co myślisz tutaj za ten, że ja bym był przeciążony? Nie wiem o co chodzi. Dobra, gdzie ja się mam udać? Mam się udać tutaj, tak? No dobra, podjedziemy tutaj, to jest bliziutko. Zobaczymy. Kurde, mimo wszystko, że już tyle w to gram. Powiem szczerze, nadal ta gra jest przyjemna. To jest cholernie dobra gra, dobrze zrobiona. Dobry jest ten świat, jest bardzo wciągający. Naprawdę, naprawdę przyjemny. Lepiej na tego typa uważać. Seek salvation and maybe you shall find peace. Help a blind man. Zobaczymy, czyś ty taki na pewno ślepy. Dobra, dam ci dolara, masz. Pomogło? Na pewno na moją reputację. Enjoy the world while you can. Enjoy today.
for tomorrow. Tomorrow. Dobra. Jedziemy, bo na tą farmę jedziemy. Już umowę mamy podpisać w związku z tym kredytem. Ja coś czuję, że spłacanie tego nie będzie prostą sprawą. O, więź z koniem mi wzrosła, jak miło. Aha, dobra, w ten sposób możemy się zatrzymać. Ale w sumie... Nie wiem, o co chodzi. Kurna! Co? Frajerzy. Dobra, porobiliśmy ich. Coś kurde, znowu bandyci tutaj są, no. Więcej was mama nie miała. Nie będziemy już zaczynać tej misji dzisiaj. To jest chyba to rancho, które chcemy kupić. Tutaj są te tereny wokół niego. Ale myślę sobie, że nie będę zaczynał już tej misji, żeby nie przedłużać tego odcinka. I zaczniemy to sobie już na samym początku następnego. Tu jeszcze jeden padł. Dobra, coś tam zawsze żeśmy ogarnęli sobie. No i kurde, ten, powiem szczerze, ten Mauser całkiem niezły pistolet. Dobra, to już tutaj jest. A więc dobra, słuchajcie, tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.